Siema, ostatnio wspominałem, że szczęki do spęczarki i cała spęczarka i rozciągarka będą robione. Ktoś tam prosił o materiał, że tutaj widzicie, są przygotówki już pod tym kątem z tych tu pięknych klocków. Będą wyrzeźbione szczęki, a tutaj elementy do korpusu. Na razie wygląda to tak. Będziemy oglądać dalej, co się będzie z tym działo. No i w ten sposób frezem zbieramy materiał na zewnętrzny wymiar elementów szczelin. Chwilę mnie nie było, a chłopaki szarpnęli robotę. Mamy tutaj wszystkie już w zasadzie elementy układanki. Nawet pięknie. Cholera, nie widać. Ząbki wyrzeźbione. O, teraz się wyostrzyło. Że będziemy to powoli składać. Piękna sprawa. Także urządzenie powstaje w dość szybkim tempie. I tak oto prezentuje się zestawienie części do samodzielnego montażu. Mamy już prawie wszystko skompletowane. Będzie można powoli składać, ale po kolei. Górna część korpusu, blacha 12, wycięty ten kształt w projekcie. Było, zdaje się, 10, dlatego to jest po 2 mm sfrezowane, żeby później szczęki tutaj wchodziły. Dolna część wycięta z jednego kawałka stali. No i tutaj najważniejsza rzecz w całej maszynie, czyli szczęki. Można powiedzieć, zegar mistrzowska robota. Materiał, z którego to zostało wykonane, to stal narzędziowa NC6, zdaje się, dobrze, i dodatkowo hartowane, co daje jakieś 50-55 HRC twardości. Kwestia tutaj jest dobrania odpowiednich sprężynek, wkrętów i poskładania. No i drucik, wiadomo, i blaszki, co byście nie mówili, że wszystko sobie kupiłem, to blaszki oczywiście robię, kombinowałem z kwasiaka torówki, ale dość ciężko to się obrabia, dlatego na początek i do prób ze zwykłej blachy, zobaczymy, jak to będzie się zachowywać. Tutaj jeszcze, zdaje się, według projektu był ten otwór przeznaczony na pręt ściągający, to górne ramię, tak mi się wydaje, ale prawdopodobnie zastosuję tutaj po prostu mocną sprężynę, która też załatwi mi temat. Można działać dalej. Pokażę za chwilkę, jak można zrobić te blaszki. A jak dorobić taką blaszkę? Blaszka przycięta, poznaczone miejsce tłoczenia gięcia i prosty przyrząd, można powiedzieć prymitywny. Można by to robić na rowkarce, na giętarce i tak dalej. Pokażę taką metodę. Jak coś działa, to niekoniecznie jest głupie. A jak już blaszkę mamy w przyrządzie zamocowaną i ustawioną, wystarczy porządnie przypierdolić. No i wychodzi całkiem ładne tłoczenie. Można to jeszcze poprawić, doklepać i pozaginać dalej. Zagięć, kolejny prosty przyrząd. Wystarczy dość dokładnie ustawić do wcześniej odznaczonej linii
i kręcimy. I druga strona to samo, tylko przyłapałem sobie przyrząd do imadła, żeby tu mi się krawędź zmieściła. No i proszę bardzo, blaszka prawie gotowa, starczy zrobić otwory, ewentualnie gdzieś tam doklepać i po temacie. No i mam wstępne połapane, sprężyna też zamontowana, tak jak mówiłem wcześniej, i zdaje się, że spełni to swoje zadanie. Dobra, górna blaszka dorobiona, zamocowana. Szczęki sobie siedzą. Teraz zabieram się za dolną, ale tutaj z kolei nie zupełnie rozumiem, co autor miał na myśli. Ma być ramka na wysokość szczęk i do tego momentu, także być może chodziło o przyspawanie później tego i tak dalej. Natomiast ja chcę, żeby to było łatwo demontowalne, także zrobię z przodu, z tyłu faktycznie ten wymiar, natomiast po bokach trochę dłuższe te blaszki, żeby można było pomocować i łatwo wymieniać. Blaszki przygotowane, teraz odrobina precyzyjnego spawania. Chwila roboty i koszyczek jest. Teraz jeszcze odznacz otwory. Będzie można powiercić i działać dalej. Jeszcze mała modyfikacja w trakcie, z racji tego, że tutaj będą wzmocnienia, to otworek na wylot, gwintowany pręt i będzie dostęp do sprężyny łatwiejsze, mocowanie i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze jedna dość istotna kwestia. Czy to w ogóle działa? Przygotowałem sobie kawałeczek kątownika, blacha standardowo, 1KDC01. Spróbujmy szczęki do spęczania. I szczęki rozpęczające. No i powiem wam, działa. I to zajebiście. Do usłyszenia.